Dobra, proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że wpuszczę Was na jeden dzień do mojego dnia i pokażę, jak mój dzień tutaj wygląda z tym moim białym żaglem i na parę przemyśleń. Jak Cię to interesuje, to zapraszam na film. Moi kochani, dzisiaj ja sobie dorobię tutaj te połączenia, tu dorobię sobie oczka, tu jest ok, tu musi być skręcane, to będzie tu skręcane, że utrzyma mi to, to już jest bardzo stabilne i będzie to połączone, żeby, bo to wiatr nie powinien z tym nic wielkiego zrobić, tu niewiele brakuje i wtedy stwierdziłem, że to wszystko dokończę, wykończę, bo tu jeszcze pod spodem będę musiał spawać. Wymaluję to, co tutaj jest. Założę żagle i tak jak to tutaj stoi, pójdzie na próby już takie rzeczywiste. Od ilu startuję. No i dam temu takiego powera, że no sztorm to będzie kurde jak na Tahiti. Jak to przetrzyma, to to pójdzie na górę. Ale moi kochani, jeszcze tak sobie pomyślałem nad jedną ciekawą rzeczą, bo proszę zobaczyć, tutaj obok mnie umieszczę, ile ja mam zysków i kaucze, że to zarabiam. Kausza to jest takie właśnie oczko i ogromne uzyski mam, roczne, proszę zwrócić uwagę, z czego no w tym roku bardzo dużo prądu poszło tu w tym garażu i trzeba to uwzględnić, ponieważ bardzo dużo spawałem. Spawanie jest kosztowne energetycznie. I no, już jestem rozkojarzony gadając i robiąc. I no, jeszcze trochę tu w tą stronę. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Przygotowane. I teraz weźmiemy praskę i to zaciśniemy. I pomyślałem o tym jeszcze, co ja bym mógł zrobić, żeby zwiększyć maksymalnie moją chrybetkę. I tak wygląda zaciśnięte. I otóż, moi kochani, wpadłem na taki genialny pomysł, że głowę dam obciąć, że ten biały żagiel zadziała i ja zlikwidowałem przetwornicę. Ups, to będzie się rozwijać, muszę to zabezpieczyć. Zlikwidowałem przetwornicę, a zamierzam garaż podłączyć pod
pod panele fotowoltaiczne i wiatrak. I planuję to zrobić w ten sposób, że tu jest główne wyłączenie, tu jest halogen. To wyłączenie główne to wyłącza główny prąd z jednego drugiego garażu. I przed tym tutaj ja założę jeszcze jeden wyłącznik, faza, zero faza, tak żeby jeżeli tylko toczę, to tu jest ta tokarnia, to jest pół kilowata i drobne rzeczy. Zwiększam absolutnie magazyn. Większy magazyn do na razie o 6 kW, to już jest postanowione. I co? I proszę Państwa, myślę. I wezmę. No jak to, a tak to jest. Wszystkie czynności, które wykonuję tu w garażu, kiedy jest lato, kiedy jest nadmiar energii, zamiast to marnować, to będę to wykorzystywał to tu w garażu. Dokupiłem jeszcze dwie lampy LEDowe, bo tu są wszystko LEDowe, to świecą, tam jest jedna jeszcze halogenowa, tu jest 150 halogen, tam jest 150 halogen, także ja te halogeny wymienię na LEDy i przejdę na i przejdę na na prąd z moich paneli i wiatraka. Ile to będzie tu potrzebne? Tyle gdzieś. Wtedy, moi drodzy, będę mógł maksymalnie wykorzystać całą instalację, jaką robiłem, bo poświęciłem na to do tej pory 10 miesięcy, bo od marca, no właściwie od listopada do listopada, to już jest rok, a od kwietnia to tam pracuję, ale ładnie ułożyć końcóweczki. Ale to, proszę Państwa, będzie 100% wykorzystywane. Dlaczego tam założę, przełącznik faza, zero faza? Dlatego, że mało spawam, ale spawam. A na skrzynce jest 32 amper, a na dom ja wszystko mam tam chyba 12 amper. Więc to jest jeden powód. Dwa. Jeśli będą deszczowe dni i nie będzie starczyć na dom, a ja będę chciał tutaj przyjść, przełączę się na sieć. Dom ma priorytet. Ma priorytet, także listopad, grudzień już wiem, nie wiem jak styczeń, jest nędza, więc będzie się trzeba przełączać. Znaczy ja potrzebuję linkę, chyba jeszcze już nic. Także będzie to niezależność, a jak widzieliście, jak ktoś oglądał
na poprzedni odcinek, co pokazywałem. Pokazywałem wam te linki, 48 lat, dziadziuś kurde zasuwa na off-gridzie. W Europie to jakaś, no właściwie to nie jest nowość w Europie, to w Stanach panele pierwszy dom z panelami i samodzielny powstał w 73 roku, 1973 roku, kiedy to był kryzys energetyczny, ale te wszystkie wiatraki i inne rzeczy, to tutaj jest od dwóch, trzech dekad. To tylko Polska się tak budzi, tam od dwóch, trzech, czterech lat to może ma jakieś wielkie wow, a tu już ludzie na tym dawno, dawno bazują. Chwileczkę. Także no i tak to utniemy. Także w ten sposób bym mógł zwiększyć swoją autokonsumpcję na maksa, już jako można. W domu już nic nie wymyślę, bo zobaczcie, oto tu. Widzicie? W tamtym roku tylko zmywarka chodziła. W tym roku sobie fundaliśmy pralko-suszarkę. Także ja przyszedłem tutaj sobie robić, tam się nie martwię. W ciągu dnia się jedno włączy. Przygotowuję takie uszy i tą konstrukcyjne śruby tutaj wykorzystam, te które mocują wiatrak. Już nie będę latał z kamerą, bo to nie ulatam, bo chodzi mi o to, żeby linka, te całe rusztowanie tu z linką było idealnie w osi prostej i to jest jedyne rozwiązanie, co mi to umożliwi. O, pięknie, idealnie prosto, to nawet mierzyć nie trzeba. Dobrze, to tu też już jest, nie jest.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mam ten warsztacik i tamten warsztacik. W drewnie potrafię już wszystko zrobić, wszystko co wymarzę. W stali to samo, ale są małe. A to tylko ze względu na wolność, bo gdybym to pobudował, to bym musiał, pomurował, to bym musiał zapłacić podatek od powierzchni. A tak, to tutaj nie jest warsztat. Tam jest płot drewniany, to jest wiata. Wiata ma tylko szczelny przód i tył, a połączenie dachu z płotem jest rynna. A nie zależy mi na szczelności, super, bo kiedy ja toczę rzeźbie, jest bardzo dużo pyłu. Pył jest wybuchowy i nie muszę tego wdychać. A tak w naturalny sposób przeciąg to wyciąga. Na dole to samo jest to postawione, ale to postawione jest na belkach, na pustakach. Nie jest związane z gruntem, bo inaczej bym płacił podatek. Także wolność. Tu będzie lepiej. I ten by był. I wolność to nie tylko energia. Wolność to również od podatków. Jak człowiek będzie myślał, chciał to wszystko robić tak jak oni by to chcieli, to bardzo współczuję Polakom. Jak ta Unia Europejska z tym kretynizmami wejdzie, to ciężko pracujecie, płacicie podatki, wszystko macie zrobione jak powinno być, każde zachcianki macie tym durniom, ale idealnie zrobione, a musicie jeszcze dokładać. Ja osobiście nie wiem. Generalnie rzecz biorąc, ja mam współczuję. Dobrze, pięknie to wyszło, na lepiej niż mi się. Tak, to tutaj połączę. I dobra. Z wykrzucenia jestem. No i co tu się dzieje? Aha, okej. Z wykształcenia jestem takielarzem. Czyli prace bosmańskie. I ja był budowany dla młodzieży. To moja praca właśnie polegała na tym, żeby zrobić to olinowanie. Uczyć, dokształcać się. Okej. Komunizm był bardzo zły. Ale jedno co miał dobre, to inwestował w ludzi pracujących. Także szkolnictwo zawodowe, techniczne i wyższe. Co prawda ich to później zgubiło, ale ci ludzie ogromne doświadczenia mają. Bardzo dobre wykształcenie byli. O czym dzisiaj każdy, nikt nie mówi. Jakbyś mają swoją matematykę, ekonomia jakaś niezrozumiała dla mnie.
Nie nauczyli w szkole, że 2 plus 2 jest 4. Dobra, tak może być. Zobaczcie, jak już się pięknie. To tu będzie zmocowane, już napręża i ściągnięte w linii. Dobra. Bardzo lekka konstrukcja będzie. Gdzie to tu uciekło? Oj. Dołożyłem nakrętkę tutaj, żeby skontrować po naciągnięciu. Co zabezpieczy przed rozkręcaniem. Bardzo fajne takie malusie aluminiowe skóweczki. Ktoś kiedyś mi, jak przy tej plaźmie, a po co na jedno robienie plaźmy? Proszę Państwa, wszystko w tym domu robiłem sam. Wszyściuteńko. Nie tylko umysł, ogranicza i inwencja twórcza. Nic. Nic poza tym. Jak z piecem walczyłem, nie ma problemu. Wszystko do lutowania rur, do sprawdzenia szczelności gazu, woda, cokolwiek. Wiatrak, proszę bardzo. Mam nadzieję, że będzie to działało. No, wskakuj tu kałsze. Jeszcze raz przymierzymy. Trochę odejmiemy. Krótsze. Ok. Zaciskamy. Oglądałem kiedyś taki film o kartach kredytowych. Nigdy w życiu kredytu nie miałem. Oprócz na ten dom. Żeby nie budować, bo mi tak nie mógł. To wszystko jest, każdy dom jest na kredyt. Nie miałem w życiu kredytu. Taniej się nauczyć, kupić narzędzie, po zrobieniu pracy odłożyć na półkę. Ja wam to później pokażę, ale ślicznie. To koniecznie musi to być tu zrobione. Dobrze. Uszy przyspawamy. Bardzo mądra, przenośna rzecz. Dobra.
I to, co mówiłem w jednych poprzednich odcinkach, wyższość skrzynki bezpiecznikowej drugiej, łudziłem się, że spawam na 13 amperowym bezpieczniku, ale to jednak nie daje rady. Tam jest 32, ale w dobrym gospodarstwie domowym mamy zapasy. Idziemy do magazynu na półeczkę, zdejmujemy, podłączamy, próbujemy. Oto są właśnie narzędzia. I tu sobie schowamy zapas. 5 minut i jest. Naprawiony. Ok. Jest pięknie tu porobione. Naciągniemy to sobie potem, bo ja najpierw to tu wykończę. Bo jak ja to tu wykończę, ja to sobie zostawiłem jeszcze trochę miejsca. Bo pomiędzy tutaj wejdzie żagiel. I to tu musi być usztywnione. Wtedy to mi nie będzie drgało. I to mi usztywni na ten. I będę mógł rozbierać. Jestem. To jest fenomenalne. Dobra, kończę górę. No i dobrze. Skończone. Jeszcze tylko, żeby nie pracowały po założeniu żagli, wszystkie trzy będą złączone. Proszę bardzo. Trzeba tylko teraz rozebrać. I już będzie malowane, składane, łącznie z prądnicą i gitarą.